Jestem zwykłym cymbałem z internetu, który lubi gry, a jego hobby to tworzenie marnych wypocin na YouTubie. Sukcesów w życiu poza prowadzeniem z umiarkowanym sukcesem działalności gospodarczej jako lektor mikrofonowy, posiadaniem szczęśliwej rodziny i ukończenia studiów, ale są to takie, wiecie, własne życiowe sukcesy, nie osiągnąłem nic. Słowem? Jestem nikim. Głosem w internecie, który przeklikiwujesz przeglądając YouTube'a do kawy po pracy albo paroma znakami na ekranie, gdy piszę posta na Facebooku czy Twitterze. I teraz wyobraź sobie, że ja, totalny NPC w twoim życiu, mówię ci, że masz czegoś nie robić albo że masz coś zrobić. Nieważne, co to jest. Czy jest to niejedzenie mięsa, czy też podskakiwanie na jednej nodze przed wsiąściem do samochodu. Masz to zrobić. Albo masz tego nie zrobić. Albo masz nie kupować gry, bo będziesz w moich oczach gnidą, parszywcem, śmieciem, którego należy zakopać pod więzieniem. Nieważne, że być może nie interesujesz się polityką, do czego masz pełne prawo. Nieważne, że wydajesz swoje pieniądze z własnego portfela, do którego to zaglądać nikt nie ma ci prawa. Nieważne, że być może w ogóle nie interesujesz się wiadomościami ze świata gier, do czego masz pełne prawo. A może śledzisz wiadomości ze świata gier, ale nie te polskie media, a zagraniczne, czemu ci się wcale nie dziwię. Nieważne, że być może wracasz z pracy, w dupie masz cały świat, bo wkurwił cię szef, bo wkurwił cię klient i chcesz zapomnieć o tym Bożym świecie, usiąść z padem przed telewizorem i się wyłączyć, do czego znów masz pełne prawo. Ale nie masz wtedy według mnie prawa nazywać się Polakiem. Według mnie, piksela, tej śmiesznej ksywki na twoim ekranie, taki się czuję ważny, że wiem, że mogę ci narzucić, co możesz, a czego nie możesz. Jam jest moralnym kompasem, jam jest wyrocznią kierunku poczciwości. A nie, to nie według mnie, tylko według kolektywu fajnopolaków z branży i dziennikarzy, i influencerów, i paru innych youtuberów, którzy postanowili wspólnie, że jeśli kupisz pewną grę, i tym razem nie jest to Hogwarts Legacy, to jesteś prawdziwym złem wcielonym i powinieneś pluć na lustro za każdym razem, jak widzisz w nim swoje odbicie. W wielu przypadkach będąc tak kurwa cholernymi hipokrytami, że nawet nie miałem już siły ocenzurować tego słowa. I żeby nie było, w przeciwieństwie do Hogwartu ten bojkot rozumiem. Rozumiem, że ktoś może nie chcieć kupić gry. Nie rozumiem jednak próby takiego psychologicznego nacisku, żebyś ty też nie kupił gry, bo inaczej to jesteś już, wiesz, czym i kim. O co chodzi? No, już wyjaśniam. Na rynku ukazała się gra. Nie chciałem tutaj wymieniać jej tytułu, a jak widzicie, w tytule ani w opisie nazwy tej gry nie ma. Jest tylko w tagach, tak więc ten film znajdzie tylko ten, kto wie co wpisać. Ale skoro ci najbardziej bojkotujący nie mieli problemu srać tym tytułem naokoło, dzięki czemu było to pierwsze trendujące hasło na Twitterze w Polsce, to chyba taki zabieg nie ma wielkiego sensu, ale nadal nie mam zamiaru jej pokazywać, ani wymawiać, ani pokazywać gameplayu. Parę dni przed premierą gry CD Action na swoim kanale opublikowało bardzo interesujący film na temat podejrzanych korzeni studia, które za tę grę odpowiada, które ma to nieszczęście, że jest z Rosji. No nie zazdroszczę, chociaż co prawda przenieśli się na Cypr, raj podatkowy Europy, z którego jak dobrze kojarzę akurat podatki odprowadzane są do Unii Europejskiej. Jak dobrze wiemy, Rosja bandycko napadła Ukrainę, mija teraz rok od wypowiedzenia wojny, a orki nadal tam siedzą, chociaż łomot dostają sromotny, tak końca nie widać. Film ten jest bardzo rzeczowy, jest bardzo dobrze poprowadzony i kilka argumentów do mnie przemawia, ale kilka jest absolutnie psu z dupy wyciągniętych. O czym za chwilę. Ale w tym wszystkim, tak aby mnie totalnie przekonać, zabrakło jednej, ale ważnej rzeczy. Źródła. I żeby było jasne. Jeśli ktoś wspiera Putina w agresji na Ukrainę, wybaczcie, nie wypikam tego, chuj mu w poprzek z kolcami w dupę. Ale potrzebuję czegoś więcej niż to, że CEO był w Gazpromie, ergo kocha Putina. Może mam jakieś różowe okulary, ale jeśli mamy szukać jakiegoś takiego typowo orwellowskiego systemu opresji, to poza Koreą Północną byłaby to właśnie Rosja. Gdzie, co sobie myślisz, nie ma znaczenia. Ważne, żebyś, gdy pytają, nie pyskował, bo w najlepszym wypadku kończysz z niczym, a w najgorszym pijesz herbatkę posłodzoną arszenikiem.
Pamiętajmy, co było, nie wiem, chociażby z McDonald'sem, który się wycofał z Rosji i nagle okazało się, że wszystkie sprzęty i budynki i inne przybytki zostały w ciągu paru dni zaanektowane, no i teraz McRoyal nazywa się McBliad. I już słyszę, a ja na ich miejscu to bym nic byś nie zrobił. Posłusznie zgiąłbyś karki, czekał na dalsze polecenia. I jeszcze ten argument, że gra gloryfikuje ZSRR. Ja pierdolę. Tak, argumentem przeciw grze ma być jej setup, w którym w tym fikcyjnym ZSRR wcale się nie dzieje tak dobrze, skąd mamy grę, bo nie ma gier, w których dzieje się coś dobrze. Nie znam się, nie grałem, ale po zwiastunach widać, że czego jak czego, ale gloryfikacji to ja tam akurat nie widzę, ale będę ostatnim, co będzie krytykował grę za setup, bo idąc tą logiką, to Bioshock Infinite, na którym jest ona wzorowana między innymi, gloryfikuje rasizm i faszyzm, a praktycznie wszystkie gry gloryfikują przemoc. CSGO zresztą gloryfikuje terroryzm, no bo przecież nawet wcielamy się tam w terrorystów i naszym celem jest podłożenie bomby, no kiedy gramy po stronie T. Okej, może mocno edgy była gala gry stylizowana czerwienią, ale nie wybiegałbym za bardzo z teoriami, że to po to, by chwalić czasy słusznie minione, ale może się mylę. Może się w całym tym materiale mylę. Jeszcze raz, materiału nie oceniam, ale według mnie warto się z nim zaznajomić i, no cóż, pomyśleć chwilę samemu i wyrobić sobie zdanie takie czy inne. Stał się on jednak takim triggerem zapalnym osądzającego innych szamba, które wylało się na social mediach. Teraz się okaże, jaki kto ma kręgosłup moralny, czy tam ciekawe, jakie fikołki będą robić ci, co kupili grę, czy tam. Oczywiście wszędzie tam jest tytuł gry, żeby tweet czy post był lepiej widoczny, napędzając jednocześnie rozgłos grze. Naczelny CD Action, który najwyraźniej pierwszy dzień jest w internecie, triggeruje się pisząc, że jutro super dzień, dzień, w którym te wszystkie matoły, które pod naszym materiałem przestrzegającym przed grą... Oczywiście tytuł musiał być, wszak bojkot, nie napędzamy sprzedaży, hehe. Pisały komentarze typu, dzięki za info, leci preorder, będą się po kilka godzin męczyć udając, że się dobrze bawią. No nie wiem komu wierzyć, bo na zachodnich mediach okazuje się, że bawią się wcale nie najgorzej. Ten sam piszący z taką wyższością, że recenzji nie będzie, bo bojkot, ale Twitterek jest dobrym polem, żeby jednak ten tytuł wymienić. Śledzi mnie raptem 2000 obserwujących, może i niewiele, ja mam jeszcze mniej, bo mam niecałe 300. Ale niech się okaże, że 5 z tych 2000 przypomniałem, że gra właśnie miała premierę. Gry online, które pięknie na całą stronę z tytułem i charakterystyczną postacią z gry piszą, recenzji nie będzie, bo wiecie, bojkot. Ale za to, jeśli już kupiliście grę, no to zapraszamy do naszego poradnika, dzięki któremu pogrywam się łatwiej. No już stało się, a my przecież klików potrzebujemy. Oczywiście to zostało już usunięte, ale smród pozostał. I tutaj, żeby być uczciwym, nie mieli oni na szczęście czelności wyzywać nikogo, kto grę kupił, ale virtue signaling is strong with this one, co pięknie wypunktował Energeek. Którego to zresztą szanuję, że nie przyłączył się do tego bandwagonu, który postanowił pluć na tych, co grę kupili. Chociaż też wpisał tytuł, więc poszło w zasięg. Swoją drogą, nie wiem, jak mam interpretować informowanie o niepublikowaniu recenzji tej gry, bo nie rozumiem bojkotu polegającego na wpychaniu tego tytułu, wymienianiu go w każdym twecie, pisaniu, jak to ja gry XXX nie zrecenzuję, bo i tutaj powody, zwiększając tylko zainteresowanie się tym tytułem. No bo jeśli miałem czas i ograłem grę i okazała się ona kiepska, no to nie dość, że opublikuję recenzję, to w dodatku zgarnę punkty moralności i lajki na Facebooku, bo nie lubię czegoś, czego lubić nie należy. Ale jeśli ograłem grę i okazała się ona dobra, no to nie opublikuję tej recenzji, no bo wtedy muszę przygotować się na hejt, bo chwalę coś, czego chwalić nie wypada, ale za to i tak zgarnę lajki na Facebooku, no bo dołączam do bojkotu. Chcesz być uczciwy? To zamknij mordę i o tej grze nie mów. Nie wciskaj jej tytułu co trzeci wyraz, chcąc pokazać, jaki ty jesteś fajny, bo ze swoimi zasięgami zrobiłeś właśnie tej grze więcej reklamy i więcej dochodu, nieważne co napisałeś, niż ten zwykły Kowalski, który cię ogląda czy czyta i jednorazowo ten tytuł kupi. Czy to znaczy, że nie należy robić recenzji tej gry, czy nie pokrywać jej newsami? W żadnym wypadku. Powtarzam, you do you. Jeśli ktoś miał odwagę zrobić recenzję, albo tym bardziej potrafił odłożyć swoje odczucia i wbrew wszystkiemu zrecenzować grę, a nie jej twórców, to tylko chwała ci za to. Wkurza mnie jednak moralno-poprawność, te takie
paszczomioty, co to najpierw pokryły greniusami, poradnikami, a potem udają prawie lniaków, według których grając albo opisując grę, popełniasz myśl o zbrodnie. Moi drodzy, ten filmik skończy się jakoś za dwie minutki, ale moja myśl przewodnia jest taka sama jak przy Hogwarts Legacy. Słuchajcie, wasz kompas moralny jest wasz. Kupisz grę i będziesz się przy niej świetnie bawił? Cudownie! Nie chcesz jej kupić, ponieważ twoje własne przekonania na to nie pozwalają? Wspaniale! You do you. Nikt nie ma prawa zaglądać ci w portfel. Nikt nie ma prawa zakazać albo nakazać ci gry. Bojkot tego tytułu rozumiem i jak widać nawet wspieram. Jednak oczywiście znów, jak w przypadku Hogwarts Legacy, ci najgłośniejsi robią tym wszystkim niedźwiedziom przysługę. Bo gdyby ten bojkot był faktycznie z serca, gdyby był z przekonania, gdyby nie był pod publikę, żeby zdobywać lajki czy retweety i tak dalej, to nawet byście nie wiedzieli, że ta gra się ukazała. A tak, zadziałało to. Co zwykle, im bardziej ktoś żywiołowo reaguje na grę, tym bardziej popularna się ona staje. Zakazany owoc smakuje najlepiej. Efekt Streisand. I nawet taki idiota jak ja to rozumie, więc dlaczego wy, ci wszyscy, którzy jesteście w tym wszystkim mądrzejsi i nie jest to w żadnym wypadku sarkazm ani ironia, nagle o tej zasadzie zapomnieliście? A wystarczyło zamknąć ryj. Teraz jest na to za późno, a cała gra jest taką tajemnicą Poliszynela. Dzięki tym moralnym krzykaczom, którzy święci od papieża pluli, wyzywali i krzyczeli nie kupuj, jednocześnie promując ten tytuł tak mocno jak tylko się da. Czy grając w Diablo, Warzone czy World of Warcraft świadomie wspieramy bądź wspieraliśmy Chiny, które mają za uszami w stosunku do Tajwanu i Hongkongu? Czy odinstalowaliśmy Windowsa i wyrzuciliśmy Xboxa, kiedy to Microsoft postanowił kupić Blizzarda, a więc i zapłacić Chinom? Czy zrobiliśmy to samo, gdy dowiedzieliśmy się, że gra jest w Game Passie? Ergo, zieloni już za nią zapłacili. A w tym i wy, skoro opłacacie Game Pass? Że już nie powiem o innych towarach jak paliwa. Czy bojkotować będziemy sajty i pisma, które reklamowały War of Thunder, które to z jednej strony nie wspiera Rosji i zmieniło właścicieli, przekazało milion na pomoc Ukrainie, ale z drugiej strony 10 czerwca 2022 roku już po tym zabiegu zrobiło event nazwany Dzień Rosji. Idąc tym tokiem myślenia, tej gry osobiście nie kupiłem. Kupiłem za to, za blisko 2000 zł, kolekcjonerkę Stalkera 2. Czy tym samym zabiłem paru Rusków? Ale ja nie chcę nikogo zabijać. Nikogo! Czy to ja jestem ten pierdolnięty?